takie sprzątanie na terenie gminy Sosnówka. Oczywiście korzystając z tego, że mamy, powiedziałbym nawet, piękną, zróżnicowaną wiosnę, ale czasami też tak bywa, wzięliśmy się za sprzątanie terenu naszej gminy. Dzięki pani dyrektor GOK-u, która zorganizowała tą całą akcję. Aczkolwiek odzew jest naprawdę fantastyczny. Muszę się pochwalić, że mamy prawie 200 wolontariuszy. Dokładnie 180 kilka osób. Więc myślę, że akcja będzie udana. Dzięki współpracy z nadleśnictwem Włodawa mamy drzewka. I tutaj niespodzianka, na pewno nikt nie zgadnie. Oczywiście charakterystyczne dla Sosnówki będą drzewka. Dąb. Pudło, ale ma pan jeszcze jedną szansę. Świerk. No dobrze, to już no niestety muszę tutaj zdradzić tą niespodziankę, sosna. Ach, panie wójcie, znowu mi pan zaskoczył. Panie wójcie, teraz tak na serio, tych akcji nigdy za wiele i tak naprawdę... No jest ktoś, kto jednak nie szanuje tej naszej pracy dotyczącej sprzątania i dbania o nasze otoczenie. Niestety borykamy się z tym na co dzień, czy to przez głupotę, czy przez złośliwość. Jest bardzo dużo jeszcze takich osób. Myślę, że propagowanie tego sprzątania przede wszystkim wśród dzieci przyniesie największe efekty. No niestety starszych osób już pewnie nie zmienimy, ale może jak zobaczą, że zbieramy, sprzątamy, to też pomyślą następnym razem, zanim cokolwiek wyrzucą. Jest to problematyczne, nie wiem dlaczego, ale bardzo często przy drożnych rowach, w lasach dalej są te worki, co jest dla mnie dziwne i naprawdę głupie z racji tego, że na terenie gminy Sosnówka każdy i tak płaci za śmieci, więc ja naprawdę nie rozumiem sensu i idei wyrzucania czegoś, za co i tak muszę zapłacić. Pomysł na akcję zrodził się, ponieważ dzisiaj, 22 właśnie kwietnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi i w związku z tym zrodził nam się pomysł, żeby uprzątnąć naszą okolicę, naszą gminę. Nie zaszokowała was trochę ilość ludzi, którzy chcieli w tę akcję się włączyć? No prawie 200 osób, tak jak wójt mówił. Bardzo, bardzo nas zaskoczyła. Nawet ponad 200. Ogólnie zgłosiło się 180, natomiast włączyło się w naszą akcję również oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne ze szkoły podstawowej w Sosnowce i szkoły podstawowej w Motwicy. Duża ilość grup, duża ilość osób, które sprzątają. Czy uda się w takim razie posprzątać dużą ilość miejsc i znaczny obszar gminy Sosnówka? Mamy nadzieję, że tak. No w zasadzie większość sołectw się włączyła. Sołtysi, przewodniczący koła gospodyń wiejskich, radni zaangażowali się bardzo. To oni koordynowali w swoich sołectwach liczbę zgłoszonych osób. Sprzątamy, rozumiem, najbliższe otoczenie, czyli droga, pobocza, chodniki. Tak, drogi, pobocze, chodniki, rowy, okolice lasu. Jak najbardziej jako Lasy Państwowe przychylamy się do takich akcji, ponieważ jest ich coraz więcej, aczkolwiek nie jest ich za dużo ze względu na stan, jaki zastajemy w lasach, niestety. No mamy ciągle, tego dużo lasów. Ciągle borykamy się z wielką ilością śmieci, sprzątamy i my, sprzątają właśnie takie słuszne inicjatywy. Szkoły sprzątają tak samo. Powiedzmy może trochę o tych pakietach, bo tutaj w Sosnówce jest to niespodzianka. Każdy, kto wziął udział w tej akcji, czy bierze w tym momencie udział w tej akcji, nie wychodzi z pustymi rękoma. Dokładnie. My jako Lasy Państwowe obdarowujemy dany pakiet sadzonką. Jest to sadzonka sosny. Sosny, tak. Piękne drzewo. Związane z naszą gminą. O,